Wakacyjny czas to nie tylko pora odpoczynku, to także moment wzmożonych prac na wielu drogach, jak choćby w Katowicach przy remoncie wiaduktów nad drogą S86. Inwestycja wchodzi właśnie w kolejny etap, co oznacza zmiany w organizacji ruchu, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. To nie jedyny przykład robót, które mają wpływ na płynność komunikacji w mieście. Niebawem sytuacja zmieni się także na drogowej trasie średnicowej. Magda Sincewicz. To już kolejny etap prac prowadzonych w tym miejscu, na drodze, którą codziennie przejeżdża ponad 110 tysięcy samochodów. W ciągu najbliższych dni będzie rozbierana nawierzchnia w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino. Rozbieranie nawierzchni powinno zakończyć się wraz z końcem tego miesiąca i również do końca miesiąca spodziewamy się uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu. Będziemy informować o dalszych etapach prac. Te potrwają jeszcze długo, bo to dopiero początkowy etap robót, które mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku. No robią wiadukt, nie? No wiadomo, no musi coś być. Coś musi być, żeby zrobić dobrze. A takie utrudnienia to nie utrudnienia. Zdania są jednak różne. Nie wiadomo, którędy jadą te autobusy, w jaką stronę. Bałagan. No i teraz tragedia, później będzie katastrofa. Uzbroić w cierpliwość będą musieli się też kierowcy podróżujący drogową trasą średnicową. Już wkrótce rozpocznie się tam naprawa nawierzchni i to w obu kierunkach. W stronę Chorzowa prace będą dotyczyły odcinka od kładki dla pieszych na wysokości stawu Maroko do wiaduktu w ciągu ulicy Jana Pawła II. Tam będzie sfrezowana dotychczasowa nawierzchnia i położona nowa, w związku z czym ruch będzie zawężony do jednego pasa. Podobnie będzie w drugą stronę. Prace rozpoczną się od wspomnianej kładki i będą prowadzone do zjazdu na ulicę Bracką. Obejmą także dwa pasy. Na czas robót droga będzie zawężona. Planowane zakończenie prac przewidziano na koniec miesiąca.